Czytajcie Biblię na każdy dzień. Ewangelia według świętego Jana. Zbliżamy się do końca. Aktualnie przeczytam fragment z rozdziału 21. Wczoraj mówiliśmy o tym, przedwczoraj. Sam autor, apostoł Jan, napisał, dlaczego opisał te wszystkie wydarzenia. Zachęcam, jeżeli ktoś nie słuchał, wróćcie do poprzedniego odcinka dziś. Zaczynamy od rozdziału 21, pierwszego wersetu. Potem znowu ukazał się Jezus uczniom nad jeziorem Tyberiackim. A ukazał się tak, byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Mówią mu, i my pójdziemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nie złowili nic. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu, uczniowie jednak nie rozpoznali, że to Jezus. Wtedy Jezus zwrócił się do nich. Chłopcy, nie macie jakiejś ryby na chleb? Odpowiedzieli mu, nie. Wówczas on im powiedział, zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Zanurzyli więc i nie mogli już wyciągnąć jej z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ten uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to jest Pan. Gdy więc Szymon Piotr usłyszał, że to jest Pan, przepasał się narzutą, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Pozostali zaś uczniowie przypłynęli łodzią, byli bowiem niedaleko od brzegu, około 200 łokci. Ciągnęli ze sobą sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nich rybą oraz chlebem. Jezus mówił im, przynieście kilka ryb, które złowiliście. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć pełną dużych ryb, których było 153. A choć tak wiele ich było, nie zerwała się sieć. Jezus im powiedział, chodźcie, zjedzcie. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Wiedzieli, że to Pan. Jezus podszedł, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom, jako zmartwychwstały. Ten fragment opisuje kolejne spotkanie. Czytamy, że to już trzeci raz, trzecie spotkanie po zmartwychwstaniu. Tym razem tak wiele treści, ale chcę zwrócić uwagę tylko w zasadzie na dwa aspekty. Po pierwsze, Piotr, apostoł, kiedy usłyszał, że to Pan, wyrwał się do przodu i wyskoczył z łodzi. To cechowało Piotra przez całe jego życie, jakie znamy z opisu Ewangelii, że był porywczy, czasami mówił rzeczy może nieprzemyślane, kiedy mówił do Pana Jezusa, że nigdy nie przyjdzie na niego męka i Pan Jezus wtedy bardzo mocno zareagował, ale czasami mówił też rzeczy, które widać, że Bóg Ojciec włożył w niego. Choćby wtedy, kiedy Pan Jezus pytał, za kogo ludzie mnie uważają i później zapytał, za kogo wy mnie uważacie. Wtedy Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I tak jak mówiłem, widzimy, że Piotr jest postacią niezwykłą. Piotr był też w gronie tych trzech uczniów, których Pan Jezus wziął choćby na górę przemienienia. Był Piotr, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Więc widzimy, że Piotr wybija się przed innych, ale z drugiej strony, kiedy zaczniemy czytać Dzieje Apostolskie i listy, widzimy, że Piotr w żaden sposób nie był jakby następcą Pana Jezusa. Widzimy, że w Jerozolimie, w zborze, apostoł Paweł o tym pisze i o tym czytamy też w Dziejach Apostolskich. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan, sprawdźcie, te informacje są też zapisane w Dziejach Apostolskich, że było tak jakby trzej filarzy, trzy osoby, które były filarami tego kościoła w Jerozolimie. To był Jakub, brat pański, Piotr i Jan, apostoł.
I to jest ważne, abyśmy czytali Słowo Boże całe. My w Polsce działamy często pod wpływem różnych nauk, różnych interpretacji Słowa Bożego i tak naprawdę wielu, wielu ludzi nie zna Słowa Bożego, nie czyta Biblii, może nawet nigdy nie przeczytało i przyjmuje opinie innych ludzi. To bardzo niebezpieczne, bo ci ludzie mogą nas po prostu okłamywać. Mimo, że ich szanujemy, uważamy za kogoś niezwykłego, to bardzo, bardzo ważne jest to, abyśmy samodzielnie czytali Słowo Boże, szczególnie Nowy Testament, po to, abyśmy wiedzieli, jak żyć. Na dzisiaj może tyle. Zapraszam na jutro.